Witam wszystkich serdecznie na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniu na kolejny tydzień, który zacznie się 2 września. 2 września to już jest tak, nowy rok szkolny. 2 września również Pluton, który jest w biegu wstecznym, będzie wracał do Koziorożca, do znaku Koziorożca na 3 miesiące, w którym był to znaku przez 15 lat ostatnich, więc będzie trzeba pewnie pozamykać jakieś sprawy powolutku i na pewno dokumentnie. I być może jeszcze inne sprawy będą się tutaj działy i zadziewały. No i zobaczymy, co tutaj nam karty powiedzą, co w tym tygodniu może jest ważne, istotne dla nas i na co może zwrócić uwagę, żebyśmy wiedzieli. Także no, rozkładamy. Ja Wam dziękuję za obecność, za komentarze, za wszystkie lajki i zapraszamy jak zawsze na stronę www.planduszy.pl. Tam znajdziecie różne informacje i o kursie Plan Duszy w listopadzie i tak dalej. Jest też książka Plan Duszy i różne sesje, na które zapraszam. Można pisać na info@planduszy.pl. Ok. No to mamy sytuację 3 kart na najbliższy tydzień. Wygląda to bardzo miło, ponieważ zaczynamy od asa kielichów, czyli jedność serca. No właśnie, pokochajmy ten wrzesień, pokochajmy ten początek roku, pokochajmy nas samych w tym, co na nas czeka. Pokochajmy to życie takim, jakie jest i rozwijajmy tą miłość i emanujmy tą miłością w tym tygodniu jak najbardziej. Dla niektórych to może oznaczać spotkanie z kimś ważnym, z kim będziecie chcieli może coś więcej zbudować, przyjaźń, intymność, nie wiem, co każdy sobie życzy. Dalej jest rycerz monet, czyli ktoś bardzo właśnie taki solidny, kto powolutku, pomalutku, krok po kroczku inicjuje jakieś zadania. To może być też właśnie nauka, to może być jakiś projekt, nowa praca, wszystko co chcecie, co może być dosyć długie, długofalowe, ale to też wracając do związków i miłości, może być spotkanie z kimś, z kim będziecie być może właśnie tworzyć jakąś długoletnią, zażyłą albo miłość, albo przyjaźń. Coś bardzo takiego osobistego. Ósemka buław mówi, że rzeczy mogą dziać się bardzo szybko. Będzie dużo informacji w tą i z powrotem, będzie dużo strzału Kupida być może dla tych, co to czekają na to. A dla innych to może właśnie odnowienie w relacjach, właśnie takie zakochanie się w sobie, w życiu, zauroczenie się jakimś projektem czy rzeczą, z którą będziecie chcieli iść do przodu. Będziecie chcieli w tym tygodniu bardzo mocno się może w to zaangażować i nie spiesząc się powoli z jednej strony, a z drugiej strony bardzo zaekscytowani czy podnieceni nawet tym faktem, że się tutaj coś zaczyna i z jakiegoś powodu możecie czuć się bardzo dobrze w tym tygodniu. Przynajmniej niektórzy z Was. Zobaczymy, co tutaj nam jeszcze pokażą inne karty i jak to może wyglądać z perspektywy każdego znaku zodiaku. No i zobaczymy po kolei, poczynając od panny, taki czas. Także wszystkie panny, które mają urodziny, wszystkiego najlepszego, bo to taki czas panien jest. I zobaczymy, co tutaj po kolei się wyłoni. Ok, czyli mamy taką talię maleńką, która jest bardzo miłą talią. Ona się nazywa też bardzo fajnie, tylko że teraz zapomniałam. White Sage, o właśnie, biała szałwia. Ok, dobrze. I teraz zobaczymy, co wagi mają. Dalej skorpiony. Skorpiony. Teraz strzelec. Koziorożec. Hmm.
wodniki. Teraz ryby. Barany. Byki. Teraz bliźnięta. Raki. I lwy. Okej. Okay. Atmosfera 10 mieczy. No, powiem tak, atmosfera 10 mieczy to jest tak, że już niżej nie spadniemy. Tutaj w sumie możemy się martwić, co z tego wszystkiego wyniknie i gdzie jest ta miłość i jak to się potoczy i czy to, co, czym się fascynuje, w co się angażuje, czy to na pewno jest to. Wiecie, bardzo często mamy wiele wątpliwości i te myśli będą nam towarzyszyć. Będzie dużo myśli, myśli nieuczesanych, właśnie takich, bo właściwie skaczących z jednego kwiatka na inny. Raz będziemy w pozytywnym aspekcie, raz w negatywnym i zawsze będzie to chaos. Chaos, który musi się skończyć, ponieważ po dziesiątce może tylko zacząć się wszystko od nowa i możemy zacząć albo cofać się, iść do góry, albo zacząć od asa. No zobaczymy najpierw, co tutaj po kolei mamy i będziemy wtedy może jakieś wnioski wyciągać końcowe wraz z kartami wyroczni. Panny mają piątkę kielichów i arcykapłankę. No tak, piątka kielichów to jest smutek. Tutaj coś ewidentnie się przelewa, albo jakaś sytuacja spowodowała, że no tutaj nie czujecie się komfortowo. Jest tutaj dużo takiego czucia głębokiego, takiej potrzeby, może właśnie podjęcia decyzji, żeby pożegnać się z tym smutkiem, żeby podziękować, że być może patrząc na te kubki służyły przez tyle czasu i czas jest czasami właśnie taki potrzebny, nam refleksja jest nam potrzebna, że nadchodzi moment, w którym coś nie spełnia swojego zadania albo już odeszło do przeszłości i my możemy puścić to. Przeżyć ten smutek, pożegnać, podziękować. I to może być taka głęboka decyzja, którą trzeba będzie podjąć w tym tygodniu, która może dotyczyć czegoś z przeszłości, może związku, może naszych nadziei na związek, czy jakieś inne może były sytuacje, których gdzieś chcieliśmy, wydawało się, coś, a tu nagle teraz pojawia się ten smutek i jakby wewnętrznie potrzeba ten smutek ukoić. Dobiorę Wam jeszcze kartę i zobaczymy. Dziewiątka mieczy. No, powiem tak. No, może to być właśnie taki tydzień, w którym otwiera się serce i może właśnie jakiś projekt pomoże Wam tutaj uwolnić się od tego umysłu, który no atakuje, tak? Czyli zagraża Waszemu wewnętrznemu harmonijnemu jestestwu. Myśli, których można nie opanować, więc tutaj potrzebujecie takiego wewnętrznego, głębokiego zrozumienia, jakiejś refleksji, podjęcia decyzji o uwolnieniu smutku, bólu i negatywnych myśli. I to jest taki tydzień bardzo głęboki, bardzo jakiś taki, powiedziałabym, skorumpowany, w sensie przez umysł, który gada i nie daje Wam odpocząć. Żebyście czasami nie pominęli właśnie tutaj przez takie zakręcenie się tych mieczach, 10 mieczy w atmosferze, tutaj 9 mieczy, żebyście nie minęli się tutaj z czymś, co może być bardzo dobre, bardzo pomocne w uwolnieniu smutku i takich trudnych myśli.
To tutaj myślę, że potrzeba dużej uważności z Waszej strony, żebyście mogli na spokojnie przeżyć ten tydzień, żebyście raczej przechylali się w stronę serca, czucia, Waszej intuicji. To Wam pomoże. Wagi. Dwa miecze i as monet. No chyba nie będziecie mogli o czymś zdecydować. No tutaj gdzieś jest jakiś potencjał, jest w ogóle no ten rycerz monet w głównej energii trzyma właśnie taką monetę. Tutaj też mamy asa monet, więc jakby jest tutaj ten potencjał ujawniony. Natomiast tutaj w głowie jest tak, że no nie. Ani nie w lewo, ani nie w prawo. Nic z tym się nie da zrobić. Miecze są tak ustawione i tak mocno jesteśmy w takim impasie, że podjęcie decyzji jest tutaj jakby niemożliwe. Czyli znowu takie bardzo, bardzo takie, jak chcę powiedzieć, do wagi podobne myślenie przeciwstawne, czyli może w lewo, nie, a może w prawo, a może gorzej będzie w lewo i tak dalej, więc no tutaj może być taka sytuacja, że głowa będzie przeszkadzać, czyli myślenie będzie tutaj Was zatrzymywać, nie pozwoli być może ruszyć do przodu i coś Was może ominąć. Siedem kielichów. To jest tak, że jeśli mamy więcej niż jeden wybór, no to już jest gorzej wtedy. A tutaj ewidentnie ta siódemka kielichów może mówić, że no tyle jest wszystkiego. I to takie jest oderwanie od rzeczywistości, czyli ani nie mogę się na nic zdecydować, ani w głowie taki też mętlik, bo ani nie to, ani nie tamto, więc jakby podejrzewam, że lepiej nie podejmować żadnych decyzji, po prostu przeżyć ten tydzień z tym pieniążkiem i cieszyć się z tego. Taka jest moja rada. Czyli nie inicjujcie specjalnie żadnych posunięć. Jeśli czujecie, że tutaj jest jakaś decyzja do podjęcia, to może nie jest dobry tydzień, żeby to o czymś decydować, więc no zrobiłabym taką pauzę, jeśli chodzi o decyzję. Skorpione. As buław i arcykapłan. No ewidentnie jest tutaj coś dobrego. Coś, co może Was bardzo ubogacić, co jest kluczem. Ten as jest kluczem też może do wiedzy, czyli może coś tutaj rozpala się, coś dostaniecie, jakaś okazja może się zdarzyć. Może się pojawić też miłość, fascynacja, rozpalenie. Nie musi to tylko dotyczyć miłości takiej fizycznej, czy spotkania z kimś, kto jest waszym, nie wiem, drugą duszą, bratnią duszą. Może tutaj chodzić właśnie o projekt, o życie, o rozpoczęcie jakiejś nauki. Arcykapłan to jest karta byka, a to może być też jakaś osoba spod znaku byka, która może mocno inspirować. I to może być takie długofalowe i długofalowa inspiracja, gdzie coś może wspólnie razem będziecie chcieli kombinować czy rozpocząć. I może to mieć taki długofalowy, dystansowy rozwój, czyli nie tylko ten tydzień, ale może się to jeszcze przesunąć na dalsze tygodnie, a może i rok, a może więcej. Nigdy nic nie wiadomo. Strzelec. Tutaj mamy śmierć u strzelca i koło fortuny. No, karty można ustawić i tak, koło fortuny śmierć. Będzie okazja na zmianę i to strzelec będzie miał tutaj jakiś taki losowy moment, czyli albo spotkanie, albo coś tutaj może potrzebuje właśnie uwolnienia, albo wy musicie zainicjować coś i los was do tego jakby zmusi, czy przyciśnie, żebyście odnaleźli jakąś jakieś przejście.
albo żebyście zmienili coś w swoim życiu, albo swoją rutynę w tym tygodniu, to co robicie, w ogóle dwie karty Wielkich Arkan na ten tydzień nadchodzący, może to być duży tydzień, zresztą mamy nów Księżyca w Pannie, no i ten Pluton znowu do tego koziorożca, więc może tutaj dziać się coś, co potrzebuje ukojenia, potrzebuje uwolnienia. Ewidentnie śmierć mówi często o tym, że trzeba coś tutaj pożegnać i podziękować i z tej przeszłości jakby i zostawić tej przeszłości, tak jakby. Więc los tutaj jakby Wam podpowie, czy będzie nakręcał w taką stronę, w której będzie sytuacja takiego właśnie podejścia, zmiany, wyjścia z jakiegoś takiego smutku też być może, albo z jakiejś stagnacji, bo może potrzebujecie tej zmiany w takim porządku tygodniowym, dziennym nawet. Może trzeba właśnie tutaj coś zmienić w swoim życiu i nagle się to ujawni. Koziorożec. Czwórka kielichów i szóstka kielichów. No, wody mamy dużo. Powiedziałabym, że to szczęście rodzinne wręcz, bo czwórka, szóstka, dziesiątka tu się nam od razu ujawnia. Tutaj ten as kielichów, długofalowy związek. Myślę, że będziecie w jakimś takim miejscu bardzo dobrym. Zresztą robiłam czytanie na nów księżyca i tutaj też gdzieś Wam tam dobrze wybrzmiewało. Chyba as mieczy i as kielichów. Tak jakby rozwija się tutaj jakieś uczucie. Budujecie być może właśnie jakiś związek. Zaczynacie jakby, zobaczcie, wlewać wszystko do jednej filiżanki. I to wszystko kierujecie w stronę serca i być może z serca też wypływa. I to jest takie zjednoczenie, harmonia, otwarcie swoich granic i takie pozwolenie komuś na zbliżenie, na wejście do środka. No, to może być bardzo taki przyjemny tydzień, pełen przepływów dobrych, takich fajnych emocji. I możecie bardzo fajnie pielęgnować w sobie takie poczucie harmonii. Tak jakbyście czuli, że wracacie do domu. Taki tydzień, gdzie może też z przeszłości ktoś się tutaj pojawić u Was. Tak jakbyście to mieli i przeżyć, wybaczyć być może też i pójść do przodu. Tak jakbyście byli otwarci, a nie zamknięci, przygotowani i gotowi na to, co się dalej tutaj będzie rozwijało. Myślę, że bardzo dobry tydzień. Idąc dalej, mamy wodnika. Piątka buław i dziewiątka monet. Ktoś może z kimś wszczynać jakieś takie rewolucyjne zapędy o pieniądze, o pozycję. Tutaj możecie chcieć postawić na swoim. Trochę tak, jakby włożył kij w mrowisko. Czyli może tu być jakiś przełom, a przełomem może być otrzymanie jakiegoś zastrzyku finansowego, wypracowanego dochodu. To może być też poczucie takiej satysfakcji z tego, że moje jest na wierzchu, że ja tutaj jestem w tym wiodącym i wygrywam jakieś spory. Albo ze względu na to moje doświadczenie, czy zasoby i tak dalej, to moje będzie na wierzchu tak czy siak. I tutaj myślę, że to jest taki tydzień, w którym może się też przełamiecie i będziecie chcieli tutaj w coś zainwestować. Ale to jakoś tak bardzo indywidualnie. Może właśnie w jakąś nową tutaj nowy projekt, czy nową jakąś rzecz. No, bo coś tutaj się jawi, że jest tu jakieś rozpalenie, coś chcecie tu zmienić. Nie ma być tak samo i ma być inaczej, po nowemu. A co to będzie? No, może zakupicie jakiś sprzęt dla siebie albo zrobicie coś takiego, co innym jakby uzmysłowi, że macie w sobie siłę i moc taką, której nie da się podważyć. I że stoją za Wami Wasze pieniądze też. Ryby. Dwójka buław i 10 kielichów. Powiem, że tutaj może to być tak, że szczęście rodzinne płynie. Że tutaj
Z jednej strony to może chcecie troszeczkę podyskutować z partnerem lub z partnerką. Może chcecie też coś tutaj zmienić, czy zmienić kierunek. Przepraszam. Może chcecie iść w inną stronę z tym całym zastrzykiem miłości, pełni miłości, bo tutaj na stole w głównej energii mamy asa kielichów, a w waszej tutaj odsłonie pokazuje się dziesiątka. Trochę tak, jakbyście mieli w tym tygodniu przeżyć właściwie całe emocje związane właśnie z tym, że jest przyjemnie, że ja czuję się kochany czy kochana, że otacza mnie faktycznie ktoś, kto ma moje dobro na uwadze. Jakby leje się tutaj i fajne są tu emocje i uczucia. Może wracacie do szkoły, na uczelnię czy gdzie indziej, tam na wszystkie takie, do wszystkich takich miejsc, w których właśnie miło jest się spotkać po wakacjach. Taki tydzień po prostu powakacyjny i może być bardzo miły w waszym przypadku i będziecie jakby takim ogniwem płynącej energii radości i miłości. Natomiast nie zawsze spotkacie to, bo tutaj ta dziesiątka mieczy tak czy siak siedzi. Z czego się tak cieszysz? Jest początek roku szkolnego, prawda? No cóż, są i pozytywnie nastawieni ludzie i negatywnie też. Okej, barany. Barany mają tutaj rycerza kielichów i asa mieczy. Ewidentnie tutaj jakiś romans się kręci i taka potrzeba wyrażenia uczuć. To też jest chęć działania z pozycji czakry serca. Tutaj dwóch rycerzy. To jest działanie, które ma przynieść rozwiązania, które ma przynieść taką jedność, że wszyscy jakby staramy się, eksperymentujemy, czy robimy różne rzeczy po to, żeby nie tylko nam, ale innym żyło się lepiej. Tutaj też może dla niektórych być taka sytuacja, że ktoś będzie bardzo mocno taki balsam do ucha wlewał, typu miłe słówka i tak dalej. No i możecie poczuć się z tym dobrze. No i to jest bardzo miłe i tu może się pojawić taka bardzo dobra i jednomyślność, taka bardzo dobra, jednomyślna energia, której wszyscy będą chcieli jakby wspólnie, razem coś tutaj tworzyć, razem się, nie wiem, uczyć czy kombinować, bo mamy asa kielichów, asa mieczy, więc bardzo taka sympatyczna dla was energia. Oczywiście nie ma tutaj buław u was, nie ma waszego żywiołu, ale serce wam się otwiera na jakieś bardzo dobre spotkania być może właśnie. Byki. Byki tutaj mają słońce i sprawiedliwość. Aha, no tak, kartę. Mają tutaj jedną i drugą wielki arkan, czyli sprawiedliwość, karta, która jak widzicie pokazuje, że potrzeba tutaj wchodzić w harmonię, tak? Czyli poszukujemy odpowiedzi. Ważymy słowa, mówimy czasami to, co nam leży na sercu, po to, żeby rozjaśnić tutaj jakąś sytuację, czy coś powiedzieć jasno i wyraźnie z pozycji mocy i siły. Tutaj to słońce i skarabeusz, podejrzewam, ma nam przypominać o tym, że wszyscy potrzebujemy tego słońca i to słońce zawsze jest. I ten tydzień może być bardzo przyjemny. Możecie mieć jakieś spotkania, które mogą być bardzo znaczące, nie tylko na ten tydzień, ale może też i na kolejne tygodnie i nawet lata. Ponieważ jak zwykle, kiedy mamy wielkie arkana i mamy tutaj taki zestaw, to myślę, że to jest dosyć znaczące. 11 i 19 to jest 10, 10 i 10, czyli 30. Można by powiedzieć, że tutaj jest obfitość też cesarzowej i jakieś otwarcie się na miłość. Zresztą mamy asa kielichów głównej energii. Myślę, że będziecie chcieli tutaj jakieś karmiczne sytuacje domknąć, zamknąć, jakieś związki być może odnowić, zrobić coś takiego bardzo dobrego, co płynie wam z serca. Tak bezinteresownie też, po prostu dlatego, że można. No i to jest bardzo miłe, bardzo sympatyczne.
Okej, okay, idziemy dalej. Tutaj mamy bliźnięta, Wisielec i Cesarzowa. No, Cesarzowa i Wisielec. Ha, zatrzymujmy się. Pozwólmy sobie na taką retrospekcję, na spojrzenie dookoła, na uruchomienie serca, na podziękowanie za to wszystko, co dostajemy. Cały tydzień może być pod znakiem być może relacji ja i moja matka. Ja i moje dzieci. Tutaj chodzi o to, żeby przyjrzeć się swoim relacjom. Czy tutaj jest miłość? Jak ona wygląda? Czy być może potrzeba tutaj podjąć pewne działania, które pozwolą, żeby ta miłość dalej rozkwitała? Że tutaj może trzeba z większą pasją? Czy żeby więcej powiedzieć? Czy więcej przekazać? Takiego optymizmu też, bo ktoś tutaj może być nie do końca szczęśliwy. Tutaj mamy tą dziesiątkę mieczy. Ludzie czasami mają różne myśli. A u Was te dwie karty mówią, że potrzebujecie takiej refleksji, potrzebujecie zrozumienia, potrzebujecie popatrzeć w ogóle z innej perspektywy, zarówno będąc rodzicem, jak i będąc dzieckiem. W jedną stronę, w stronę rodzica, dzieci, a rodzice w stronę dzieci. No właśnie, tutaj zasilanie jest też, bo mamy Cesarzową, która jest połączona z Wenus, z Ziemią i tutaj Wisielec jest wodą. Wisielec to jest taka karta bardzo często może być kontrowersyjna, bo ona tak mówi, zatrzymaj się, tak? Zatrzymaj się, popatrz, to co widzisz, to może to nie jest to, popatrz wstecz, popatrz do przodu. Generalnie nie płynąć może wszystko, tak jakbyśmy chcieli. No, uzdrowienie relacji. Myślę, że tutaj mocno może chodzić o uzdrowienie relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. Szczególnie pomiędzy matką a na przykład dzieckiem. No, jest tutaj coś na rzeczy i u każdego może być inaczej. Macie zrozumieć, jaka ta relacja jest i jakby zrozumieć też, co Was tutaj może boli, albo jakie słowa były wypowiedziane i dlaczego. I może tu potrzeba coś wybaczyć. I zobaczcie, pierwsza jest Cesarzowa, trójka. 12, kiedy dodamy 2 i 1, to też jest 3. I ta trójka mieczy to też jest trójka, czyli mamy co? Bina na drzewie życia, czyli zrozumienie. Tydzień zrozumienia. Co mnie dręczy, co mnie boli, dlaczego nie czuję obfitości, czemu ta obfitość nie gości w moim życiu, a może trzeba otworzyć swoje serce, wybaczyć. No, tak to coś myślę, że może to być. Ok, teraz mamy raka, siódemka monet i diabeł. Tutaj ewidentnie coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o pieniądze. Mogą one jakby w tym momencie być gdzieś, ale nie możecie ich wyjąć. Tutaj chodzi o to, żeby też się zatrzymać i zobaczyć, że też może być przywiązanie do mamony. Do tego, że mam i nie dam. Do tego, że może wydaję za szybko. Ewidentnie tutaj ten diabeł obok tej siódemki monet mówi o tym, że jest tutaj jakieś duże przywiązanie, kuszenie. Dla niektórych to będzie tak, jak mówiłam. Trzymanie tego, zatrzymanie się z tym, co posiadam i takie właśnie taki zastój w ogóle w przepływie, co nie jest zdrowe. Pieniądze to jest energia i ona potrzebuje ruchu też. Ale z kolei z drugiej strony, kiedy ten ruch jest nadmierny, kiedy po prostu wydajemy więcej niż zarabiamy, to też nie jest dobrze, ale tutaj ewidentnie jest bardziej zastój niż przepływ. Diabeł tutaj stoi jakby na straży i pilnuje tego jabłka i tego drzewa. Zapytamy jeszcze o jedną kartę wyjaśniającą. Sześć buław. Powiem
tak, że tutaj jest jakieś kuszenie diabła, bo być może na rzeczy jest potrzeba takiego pokazania się. Popatrzcie na mnie. Zobaczcie, co ja mam. Zobaczcie, kim jestem. Jakby to miało jakieś znaczenie. My wszyscy jesteśmy ludźmi i właściwie nasza pozycja jest identyczna. Tylko z perspektywy ludzkiej każdy ocenia, że ten jest wyżej, tamten jest niżej, ten ma władzę, ten jej nie ma. A tak naprawdę wszyscy przychodzimy na ten świat nacy i odchodzimy nacy. Natomiast wy tutaj w tym tygodniu macie jakieś spotkanie z diabłem i możecie się bać wydawać pieniądze albo bać, że one gdzieś się skończą, czy nie wyrosną, czy nie przyjdą. I że to zwycięstwo może nie być takie, jakie wydawałoby się, że mogłoby być. Więc może to być tydzień pełen wątpliwości. Natomiast myślę, że dobrze by było skupić się na swoim sercu, na jakimś projekcie, na swoim ciele, na zrobieniu czegoś dla siebie i tylko dla siebie, bez pokazywania tego wszem i wobec. Żeby nie pokazywać i nie robić niczego po to tylko, żeby inni nam poklaskali. Tutaj ten strach wtedy może odejść. Strach, obawy. Coś tutaj was może dręczyć na temat właśnie waszych zasobów, czy tego, skąd te zasoby macie i czy może to źródełko wyschnie. I przestaniecie być zwycięzcami. Myślę, że to jest tylko to myślenie takie, które tu jest w tle, ta dziesiątka mieczy, która różne scenariusze tutaj może nam pokazać. Potrzebujecie czucia wewnętrznego, zobaczenia siebie jako osoby, która ma i która jest cierpliwa i potrafi oprzeć się kuszeniu tego węża. Ok. Lew, rycerz mieczy i pięć mieczy. No, tak jak... No, wiele tutaj znaków w tym tygodniu zmierzy się z różnymi problemami, tak i wy. No, możecie tutaj mieć jakiś konflikt wewnętrzny. Może wszystko wydawać się właśnie takie przeciwstawne. Te myśli mogą być takie dziwne. Słowa, które będziecie słyszeć, możecie przesłyszeć się i mieć powód do tego, żeby się na przykład gniewać. I tutaj jest obok rycerz mieczy. Ja bym powiedziała, że ten rycerz mieczy działa często pochopnie, więc być może, kiedybyśmy położyli tą kartę tutaj, to powiedziałabym, że pochopne mówienie różnych rzeczy może nie służyć wam dobrze, ponieważ działając na podstawie właśnie jakiegoś słowa czy jakiegoś impulsu, możecie ruszyć do boju i pójść na udry zupełnie niepotrzebnie. Królowa buław tutaj się też pojawiła. Być może ta królowa będzie tym takim głosem sumienia też, albo osobą, która może nie będzie rozpalać sytuacji, ponieważ królowa to jest zrozumienie, na drzewie życia wbina, więc tutaj uwaga na to, co chcecie powiedzieć, uwaga na to, co wewnętrznie macie, jaki dialog wewnętrzny. Czy czasami nie chcecie zbyt pochopnie tutaj wyciągnąć jakichś wniosków albo być może pochopnie odciąć się od czegoś albo od kogoś. To może nie być dobre posunięcie, bo tutaj ten tydzień, tak jak mówię, jest znów księżyca, ale jest też wejście tego Plutona, który jest w biegu wstecznym, w znak koziorożca i dokończenie przez 3 miesiące, kończenie jakichś rzeczy, być może z przeszłości. Więc tutaj radziłabym raczej, żeby zanim coś powiecie, żebyście w ogóle uruchomili w sobie miłość, taką bezwarunkową. Przekierowanie tak jakby w stronę serca, a nie jakby im bardziej będziecie się nakręcać, tym gorzej to wyjdzie, tak? Więc ta królowa może być też sojusznikiem i kimś, kto podjudza do tego, żeby no dobra, to idź i im powiedz, albo idź i jej powiedz, albo idź i jemu powiedz i tak dalej. Więc no nie wiem, czy to jest dobra praktyka. Myślę raczej, że wyciszenie, uziemienie, uspokojenie się. Zastanówcie się, czy to, co chcecie powiedzieć, musi być powiedziane. I czy na pewno chcecie to powiedzieć, bo no, czasami potem wychodzą z jednego słowa takie no, trudne
rzeczy i cała granda się robi. Żeby powiedzieć tak bardzo no prosto. Okej. To teraz zobaczymy jeszcze, co karty wyroczni powiedzą. I zobaczymy tutaj trzy karty na zakończenie. No i co nam z tego wyniknie. O. Dzień i noc. Podróż. I tutaj mamy ogród różany. I powiem Wam, że zobaczę do książeczki. Dzień i noc jest jakby taki oczywisty właściwie dla mnie. Ta karta jest oczywista, ponieważ codziennie mamy i dzień i noc. I każdego dnia, kiedy się dzień zaczyna, mamy nowy początek. I też się tydzień zaczyna, mamy nowy początek. Kiedy przychodzi wieczór, zaczyna się noc, kończy się dzień, ale noc się zaczyna, więc znowu mamy tak jakby spotkanie dnia i nocy, co znaczy, że możemy widzieć jasno i wyraźnie, patrzeć przez serce, czyli otwierać swoje serce, a z drugiej strony możemy nagle niczego nie widzieć i jakby zaczynać wymyślać, co też tam znajduje się w tych ciemnościach. Co tutaj pisze właśnie autorka, to powiem Wam, że pisze właśnie o tym, że jesteśmy czasami przestraszeni, że nie potrafimy podjąć decyzji. Chodzi o to, żebyśmy podążali za swoim instynktem w tej naszej podróży. Ten tydzień jawi się jako podróż i o tej podróży ona pisze z kolei, że chodzi o to, żeby otworzyć swoje serce. Chodzi o to, żeby być ciekawym, żeby doceniać, żeby cieszyć się. Chodzi o to, żeby też nie jakby zapominać o małych rzeczach, o małych sprawach, o małych projektach, o ludziach, z którymi spotykamy się właściwie codziennie, czasami w ciągu tygodnia. I oni wcale nie są naszą rodziną. Więc myślę, że tutaj chodzi o tą całą podróż, o czas, który spędzamy razem. I w tym tygodniu macie być uważni i macie otwierać swoje serce i ma być tutaj jakiś może też romans dla niektórych. Zobaczymy jeszcze ten ogród róż. Chodzi o uważność, o to, żeby być w naturze, żeby być zintegrowanym i o moc, którą mamy. Bo ta kobieta piękna, która tutaj się pojawia, ona przechodzi taką transformację. Pojawia się jako, właściwie ma różę, ale zaczyna być tą różą. Jej włosy zaczynają być bardzo właśnie takie, to jest taki liść różany jakby trochę. I cała ona zaczyna łączyć się z tą naturą. Więc chodzi o to, żebyśmy w tym tygodniu połączyli się z naturą, że ona nie jest sama. Tutaj ma też motylka i ma też taką gąsienicę właśnie. I to są wszystko takie przykłady, czy takie pomysły na to, żebyśmy jednak oddalili się od umysłu, żebyśmy poszli podotykać natury, powąchać naturę, posmakować naturę. Są owoce, są warzywa, są kolory. I ten tydzień ma być takim przypomnieniem o tym, że nawet jeśli są złe myśli, to mamy mieć przekierowanie w stronę natury, w stronę miłości, w stronę jedności i niezapominania o małych rzeczach, o małych projektach i nie zamartwiania się, bo to w niczym nie pomaga i niczego nie zmienia. Także róża jest bardzo piękna i mocna, dlatego właściwie nawet jeśli ma kolce, to po to, żeby się może obronić przed tymi, którzy chcieliby nas może czymś dotknąć. Tak można to przekazać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę bardzo udanego tygodnia i pozdrawiam.